Witajcie z powrotem przy Zagrajmy w Persona 3 Reload. W końcu możemy rozpocząć socialing, który czeka już na nas od dłuższego czasu, mianowicie klub miłośników sztuki. Zupełnie nowy klub, zupełnie nowy socialing i zobaczymy, kto tutaj jest. Przyjmujemy nowych członków. Pomaluj świat na kolorowo. A bardzo chętnie. Fuka? He? You're not a member of this club, are you? Nie należysz do tego klubu, prawda? Do you know him, Yamagishi-san? Yamagishi-san, znasz go? Oh, yes. He's the one I was just telling you about. O tak, właśnie o nim ci opowiadałam. Ah, so he's the one, huh? A, więc to on, co? I've heard a lot about you from Yamagishi-san. Wiele o tobie słyszałem od Yamagishi. We're looking for new members to join our club, so I mentioned you. Zawsze szukamy nowych członków, więc wspomniałam o tobie. A to niby dlaczego? Przecież mam już dwa kluby. I'm really happy you decided to stop by on your own. Bardzo się cieszę, że sam zdecydowałeś się do nas zajrzeć. And I'm Keisuke Hiraga. Pleased to meet you. A ja jestem Keisuke Hiraga. Miło mi cię poznać. He should be the one introducing himself to you, Keisuke-senpai. Senpai, to on powinien przedstawiać się tobie. You're the club leader, aren't you? W końcu jesteś przewodniczącym tego klubu, czyż nie? Yeah, I am. No tak, jestem. Dzięki. Still the same as ever. Zawsze taki sam. Yamagishi-san is back, and now we're getting a new member. Nie dość, że Yamagishi wróciła, to jeszcze dołącza do nas ktoś nowy. Maybe I should be a little more active here. Może powinniśmy przejawić większą aktywność w takim razie? Wait, aren't you a third year, Hiraga-senpai? Don't you have entrance exams coming up? Zaraz, Hiraga-san, czy nie jesteś czasami w trzeciej klasie? Chyba zbliżają się egzaminy wstępne. No, I... Nie, ja... Don't worry about that. Hey, do you have an eye for art? Nie musisz się tym martwić. Hej, Kaito, masz talent do rysunku? Nie bardzo. A nigdy nad nim nie pracowałem. Not to worry. You don't have to be a professional artist to join this club. Nic nie szkodzi. Aby wstąpić do tego klubu, nie trzeba być artystą, malarzem profesjonalnym. I mean, I'm just a beginner, and I'm the club leader. Wystarczy spojrzeć na mnie. Jestem tylko początkującym, a wybrali mnie na przewodniczącego. Meeting you like this can't be just a coincidence. It must be fate. Nasze spotkanie tutaj na pewno nie jest samym przypadkiem. Pewnie przeznaczenie maczało w tym palce. Let's get you signed up, shall we? Chodźmy wypełnić papiery, dobrze? Hiraga zgotował mi gorące powitanie. Dołączyłem do klubu miłośników sztuki i zaprzyjaźniłem się z jego członkami. I am thou. Thou art I. Thou hast established a new bond. Thou shalt have our blessing when thou choosest to create a persona of the Fortune Arcana. Fortune! Na ciebie czekałem. No i nie jest to social link z Fuką, ale social link, który trzeba rozpocząć, żeby móc mieć dostęp, odblokować dostęp do social linka z Fuką. To pierwszą rangę właśnie w tym social linku plus szósty poziom odwagi. Czyli jeszcze trochę poczekamy, ale pierwszy krok już zrobiliśmy w kierunku social linka z Fuką. No ale przy okazji możemy ją mieć też tutaj, co nie? Just so you know, only club members are allowed to enter this room. Tak na marginesie. Do tej sali mają wstęp wyłącznie członkowie klubu. So don't forget to turn in your registration form. Więc nie zapomnij złożyć wniosku rejestracyjnego. The art club meets on Tuesdays, Wednesdays and Thursdays. Zamknięte przyjęcia, więc... Zajęcia klubu miłośników sztuki odbywają się we wtorki, środy i czwartki. But we don't meet on the days leading up to exams.
We should be studying then anyway. Nie spotykamy się jednak w dni poprzedzające egzaminy. Wtedy i tak wszyscy powinni się uczyć. You don't have to come every day, so just try to show up every now and then. Nie musisz przychodzić na każde spotkanie, ale pokaż się od czasu do czasu, dobrze? Spoko. Who would have thought we'd end up in the same club? Kto by pomyślał, że skończymy w tym samym klubie? Okay, I'll get this all processed. Looking forward to painting with you. W porządku. Zaniosę te papiery gdzie trzeba. Kaito, mam nadzieję, że będzie nam się przyjemnie wspólnie malowało. Sympatyczny gość. Po dołączeniu do klubu postanowiłem wrócić do dormitorium. I to jest opcjonalny klub. Normalnie jest tak, że trzeba być przynajmniej w jednym klubie. Hi, how are you today? Jednym sportowym i jednym kulturowym. A teraz jesteśmy jeszcze dodatkowo z własnej woli w trzecim klubie, drugim kulturowym. Całkiem ciekawe, jak to działa z tymi klubami w japońskich szkołach. Pewnie też w każdej szkole inaczej. Dzień dobry, tylko jedna osoba? I'll have what he's having. Dla mnie to samo, co on ma. Coming right up. Już się robi. One house special. Specjalność lokalu. Raz. Don't you get sick of eating the same thing all the time? Nie nudzi ci się jedzenie tego samego cały czas? Shut up. Zamknij się. You're the one always eating that protein shit. To ty zawsze jadasz te białkowe śmieci. Here you go. One house special. Be careful. It's hot. Proszę bardzo, specjalność lokalu. Uwaga, gorące. So, you still haven't made up your mind? I co? Wciąż nie podjąłeś decyzji? Is that what this is about? Więc o to ci tu chodzi. We've got four new members this year. Przyjęliśmy czterech nowych członków w tym roku. Things have changed quite a bit since you left. We're more aggressive now. Sporo się zmieniło, odkąd odszedłeś. Działamy teraz bardziej agresywnie. Aha, i mamy naszą postać, która kiedyś mieszkała w dormitorium, a której już nie ma. Pewnie ta osoba, która tyle gotowała, jak wspominała Mitsuru. No, nie jest to wielka niespodzianka, można było się domyślić. Not interested. Nie jestem zainteresowany. Think about it, Shinji. Don't let your power go to waste. Pomyśl o tym, Shinji. Nie pozwól, żeby twoja moc się zmarnowała. My power ain't worth shit. Moja moc jest do niczego. A więc on też włada personą? Shinji. Shinji. I made up my mind a long time ago. I ain't going back. Już dawno podjąłem decyzję. Nie wrócę. You have to let the past go. Musisz zapomnieć o przeszłości. What's done is done. It's time you moved on. Co się stało, to się nie odstanie. Czas, żebyś zaczął żyć dalej. You should talk. I kto to mówi? What? Co takiego? Face it. Spójrz prawdzie w oczy. You're no different than me. Jesteś taki sam jak ja. Hey, Shinji! Hej, Shinji! Kolejna osoba, którą trzeba jakoś przekabacić, żeby do nas dołączyła. Witaj z powrotem. Mamy 2 tygodnie do następnej pełni księżyca. Potrenujmy i nabierzmy sił, póki mamy czas. Zrobiłem to między odcinkami. O, pora na kolejną walkę z bossem? Ha! Ciekawe, z czym będziemy walczyć tym razem. Będę szczery, trochę się tym podjarałem. Skoro mowa o Akihiko, czy już wrócił? Chyba nie. Może wyskoczył coś przekąsić? Jak ja tam dialog przeskoczyłem? Z Akihiko i Iorim nawet najpoważniejsze rozmowy zaczynają brzmieć jak żart. No tak, to jest dobre zaobserwowanie, Mitsuru. Ciekawe, gdzie jest Akihiko. Jeśli ma zamiar się spóźnić, powinien przynajmniej dać mi znać. No, próbuję zrekrutować nowego starego członka. Cóż, jestem podekscytowany, to prawda.
ale to nie oznacza, że traktuję to jak jakąś grę. Naprawdę chcę się ich pozbyć? Mówisz, chcemy coś obejrzeć, Yukari? Koleżanka z klasy pożyczyła mi DVD z tym serialem, który ogląda. Zainteresował mnie już jakiś czas temu i wygląda na to, że ma całkiem niezłe oceny. Przerwa by się przydała, więc może go sobie obejrzę? Oczarowanie by się zwiększyło, okej. Czyli nie oglądamy Buffy? O co tam, Kaito? Chcesz ze mną pooglądać serial? Może później? Rozumiem. Daj znać, jeśli zmienisz zdanie. Fuka chce w ogrodzie się zająć, co nie? Tak? Mogę jakoś pomóc? Co robisz? Kaito, jak tam ogród na dachu? Nie znam się na ogrodnictwie, ale w sumie jestem ciekawa. Jakość waszy może się poprawić, jeśli razem będziemy pielęgnować ogród. To może mogłabym pomóc? Świetny pomysł, zróbmy to. Dobra, w takim razie chodźmy na dach. Uff, a więc tak wygląda praca ogrodnika. Should we be measuring the pH of the soil or monitoring how much sunlight they're getting? O, czy powinniśmy zmierzyć pH gleby albo monitorować ilość światła, które do nich dociera? Widzę, że traktujesz to bardzo poważnie. Yes. O, tak. I looked up a bunch of stuff online. I thought it might be helpful. Wyszukałam trochę informacji w internecie. Pomyślałam, że przydadzą się. I do like flowers and stuff, but I've never really worked with them outside of arrangements. Lubię kwiaty i inne rośliny, ale nigdy nie miałam z nimi do czynienia poza układaniem w bukiety. I've always wanted to try putting in the work to grow some though. Zawsze chciałam spróbować sama coś wyhodować. Oh, sorry. I didn't mean to go on about myself like that. O, przepraszam. Nie miałam zamiaru się tak rozgadywać. Shall we keep working for a bit more? I'll go get some water. Popracujemy jeszcze chwilę. Pójdę po wodę. Podoba mi się, jak się w to angażuje. Pielęgnowałem rośliny na dachu z Fuką. This looks good. Wygląda to całkiem nieźle. Dzięki naszym staraniom, plony będą chyba udane. Do you think you could invite me when you tend the plants again? Może zaprosisz mnie znowu, kiedy będziesz się zajmować roślinami? I'll do more research, so I'm in a better position to help out next time too. Poczytam więcej na temat ich hodowli, żeby mogła skuteczniej pomóc. Bardzo miłe z twojej strony, dzięki. No, dostaniemy więcej i pewnie lepszej jakości z tego, więc opłaciło się raz to zrobić. Za jakieś 3-4 dni powinniśmy móc zebrać. Ale gra nam o tym przypomni. Jak już raz wiedzieliśmy. Chyba, że wtedy znowu zapomnę, mimo że gra mi przypomina. Dobry! Ej, wydaje mi się, czy Yuka dziwnie się ostatnio zachowuje. No coś w tym jest. Też to zauważyłeś? Za bardzo rozmyśla o tym, dlaczego Tartarus istnieje i takie tam. Ale kogo to obchodzi, co nie? No i to różni cię od Yukari. Nie tylko płeć, ale też to, że ona faktycznie świadomie idzie przez ten świat. Oba sposoby życia są całkiem całe w porządku, jak się na tym zastanowić. Dla Junpei'a to pewnie czasem też lepiej nie zagłębiać się w niektóre tematy. Jak tam wygląda? No właśnie. Sporo social linków do kontynuowania. I to nawet więcej niż mamy we wiadomościach, ale chciałbym do Keisuke. Skoro już zaczęliśmy dzisiaj ten social link, to jak najszybciej go kontynuować. Cześć! Nie jestem pewien, czy mnie pamiętasz, ale z tej strony Hiraga, z Klubu Miłośników Sztuki. Oczywiście twoja obecność nie jest obowiązkowa, ale no byłoby bardzo miło, gdybyś się pokazał. Będę w sali klubu, jeśli chciałbyś paść. Zróbmy to od razu. Jesteśmy nowi w klubie, więc pokażmy troszeczkę starania. Hello. O, Kaito! Właśnie idę do klubu, a ty jakie masz plany na dziś? Wydaje mi się, że wkrótce ja i Hiraga się do siebie zbliżymy. Czy chcę spędzić czas po lekcjach w miejscu takim jak Klub Miłośników Sztuki? Jasne. Aha. Świetnie! W takim razie chodźmy. Póki co rysuj cokolwiek zechcesz. Daj mi znać, jeśli będziesz miał jakieś pytania. Oj, nie chcesz, bym rysował to, co chcę. To nie wygląda jak coś, co bym narysował.
I każdy, kto zna mnie troszeczkę bliżej, na pewno wie, co mu chciał narysować. W sali klubu miłośników sztuki słychać skrzypienie ołówków po papierze. Było bardzo przyjemnie, więc czas szybko zleciał. Let's wrap up for today. Good work, everyone. Skończmy na dziś. Dobra robota wszyscy. A co, Fuka maluje? A my wszyscy to samo malujemy, tą rzeźbę. No, Fuka jest już znacznie dalej niż my. Uff, skończone. W porządku, posprzątajmy i chodźmy do domu. Coś jest nie tak, Fuka? Ostatnio często mnie to spotyka. To tylko lekki ból głowy, chyba nie ma się czym martwić. Oby, ale lepiej iść to sprawdzić u lekarza. You should really figure out what's causing the pain. It might lead to serious complications down the road. Naprawdę powinnaś ustalić, co powoduje ten ból. To może się skończyć poważnymi powikłaniami. Does anywhere else hurt? Are your nose and throat all right? Czy boli cię coś jeszcze? Na przykład nos albo gardło? Does it feel like your head is in a vice? A może czujesz, jakby imadło ściskało ci głowę? Hiraga wypytuje o objawy Fuki. Co, on lekarzem chce być? Oh boy, here we go. Keisuke-senpai strikes again. Oh boy, świetnie. Keisuke-san znowu jest w swoim żywiole. Yamagishi-san won't be going anywhere for a while. Yamagishi-san nigdzie się stąd nie wybierze przez jakiś czas. Znowu się to dzieje? Co, on zawsze zgrywa takiego lekarza? If someone isn't feeling well, he always tries to figure out what's wrong. Jeśli ktoś się źle czuje, on zawsze stara się ustalić, co komuś jest. And it doesn't matter when or where. Once he starts, it takes forever. Nie ma znaczenia, gdzie jesteśmy, ani która jest godzina. Jak już zacznie, to marudzi godzinami. Keisuke-senpai's dad's the director of a big hospital, and he's an only child. Ojciec Keisuke jest dyrektorem dużego szpitala, a Keisuke jest jedynakiem. No to byłaby moja druga myśl, że jego rodzice są lekarzami. I guess he just can't stand to see people suffer. I bet he'll end up going to medical school. Wydaje mi się, że nie może znieść widoku czyjegoś cierpienia. Założę się, że po liceum wybiera się na Akademię Medyczną. W sumie? Nigdy nie brałem tego tak pod uwagę, ale jak ja zawsze lubię żartować, że Iwaj, ten sklepikarz z sklepu z bronią w Personie 5, to jest Junpei, gdy dorośnie, z alternatywnej rzeczywistości, to można by uznać, że Maruki z Persony 5 Royal, ten psycholog szkolny, jest dorosłą wersją Keisuke. Właśnie z innej rzeczywistości. Byłoby zabawne zobaczyć jeszcze więcej takich porównań z postaci z trójki, które pojawiają się później w piątce. Czy są jeszcze jakieś dorosłe postacie, które są podobne jakoś wyglądem i może też troszeczkę charakterem do tych postaci, które znajdujemy tutaj. A więc ból zaczyna się z tyłu głowy. Czy mogłabyś się obrócić? Don't worry. It's just a chronic tension type headache. Most likely the result of stress. Ach, nie martw się, to tylko lekka migrena. Zazwyczaj powoduje ją stres. You might be spending too much time in front of the computer. Try to get outside and exercise more. Możliwe, że spędzasz zbyt dużo czasu przed komputerem. Powinnaś więcej wychodzić na powietrze i gimnastykować się. Szczególnie teraz, kiedy nadchodzi lato. Mówię do was, drodzy widzowie. Filmy Geralta można oglądać też w innym otoczeniu, na przykład na dworze. Ej, Keisuke, co ty wyprawiasz? Przez ciebie jeszcze wyświetlenia mi spadną. To musi dziwnie brzmieć. Medyczne porady wygłaszane przez przewodniczącego klubu. Miłośników sztuki, he? Martwiłam się, że łapie mnie grypa lub coś podobnego. In that case, I can do a more thorough check. W takim razie mogę cię dokładniej zbadać. Could you remove your shirt?
Also open your mouth and stick out your tongue. Zdejmij bluzę, otwórz usta i wystaw język. Tutaj? What? Co? That's okay. I'm fine. Besides, our dorm isn't far, so he can accompany me back. Nie trzeba, już wszystko w porządku. Mieszkam w internacie, to niedaleko. Kaito może mnie odprowadzić. Sorry. Wait, you two live in the dorms? Przepraszam. Chwila, wy dwoje mieszkacie w tym samym internacie? I guess I see it in Yamagishi-san. She seems like the well-adjusted type. I bet you're a great cook. Chyba widzę to w Yamagishi. Wygląda na dobrze przystosowaną. Założę się, że jesteś świetnym kucharzem. Do you take care of the laundry? Is living alone hard? Kaito, czy sam pierzesz swoje rzeczy? Czy samodzielne mieszkanie wiąże się z trudnościami? Hiraga chyba się mną zainteresował i najwyraźniej wyprowadzką z domu rodzinnego. Wydaje mi się, że coraz bardziej się zaprzyjaźniamy. Mimo, że cały Social Link spędził z Fuką, to i tak my dwoje tutaj swoją więź do siebie zbliżyliśmy nieźle. Taki pośredni Social Link z Fuką tutaj mamy. Sorry, Yamagishi-san. I forgot about your condition. O, przepraszam, Yamagishi-san. Zapomniałem o twojej dolegliwości. I know it's close, but I don't think you should be walking home. Why don't I call you a taxi? Wiem, że to blisko, ale naprawdę nie powinnaś iść pieszo. Może wezwę dla ciebie taksówkę? Though a bumpy taxi ride might make your headache worse. Maybe a limousine would be better. Z drugiej strony, jazda we trzęsącym się samochodzie może sprawić, że głowa zacznie się boleć jeszcze bardziej. Może lepsza byłaby jakaś limuzyna? Co? That's okay. I'm fine, really. Nie, naprawdę już wszystko w porządku. Robi się ciemno. Wracamy do internatu. To bardzo ciekawy gość, muszę przyznać. Też social link, którego aż tak w pamięci nie mam dobrze. Cześć, jak ci minął dzień? Gro, jesteś zajebista. Wchodzimy tutaj razem z Fuką przez drzwi i ona dopiero wtedy zaczyna myśleć nad tym, żeby zapytać, jak spędziłeś dzień? No, mógłbym to sobie wyobrazić przez to, że ona ma zawsze głowę w chmurach, ale idziemy przez całą drogę do domu razem i wtedy przy drzwiach sobie przypomina, właśnie, jak tam twój dzień? Nasze umiejętności są dość zagadkowe. Nie każdy może je opanować, a my nadal nie wiemy, co dokładnie powoduje przebudzenie. Równocześnie wiadomo, że bez nich bylibyśmy bezradni, prawda? No, przynajmniej tyle wiemy. I to ważne. Cienie mają najróżniejsze kształty i rozmiary. I wszystkie są diabelnie dziwaczne. Ciekawe, skąd ten wygląd? No pewnie od ich funkcjonalności? Od ich pochodzenia? Od tego, do którego tarota, do której karty są przynależni? Umiejętności naszych person są niesamowite, prawda? Tajemnicze moce, którymi tylko my możemy władać. Całkiem fajna sprawa, co nie? Trochę szkoda, że nie możemy nikomu o tym powiedzieć. No się troszeczkę poprzychwalać byłoby na pewno ciekawie. Kto tam do mnie pisze? Czy chcę do pracy? Jest środa, nic ciekawego, więc chyba po prostu spróbuję pójść do Wild Duck Burgera. No, nie jest tutaj aż tak przeludniono. To mogę odwagę wbić. Jak wczytywałem znowu zapis i nadrabiałem wszystko, co zrobiłem w dwóch poprzednich odcinkach po levelowaniu w Tartarusie, wziąłem sobie ten jeden dodatkowy punkt do odwagi u pielęgniarki. U nauczyciela pielęgniarskiego. Bo od razu po Tartarusie poszedłem po ten punkt i teraz będziemy pamiętali, żeby zrobić zaraz po odwiedzinach w Tartarusie zawsze te odwiedziny, żeby ten dodatkowy punkt darmowy zyskać. Czy wszyscy rozumieją siłę Lorenza i regułę lewej dłoni? W takim razie wymazuję tablicę. Proszę pana, chciałem jeszcze zrobić zdjęcie. No to pech, trzeba było przepisywać, a nie słuchać, co mówię. Mam nadzieję, że wszyscy robiliście notatki, ponieważ to może się pojawić na egzaminie za 2 tygodnie. O nie, egzamin!
Łatwiej mi poruszać ramionami niż zwykle. Mogę nawet z łatwością wymazać góry tablicy. Może dlatego, że wczoraj poszedłem do łaźni, miałem miły, długi masaż w wannie z hydromasażem. Bardzo mnie to interesuje, panie profesorze. Co mi przypomina o moim kolejnym pytaniu. Kiedy uderzają nas strumienie bąbelków powietrza z wanny z hydromasażem, nasze ciało wibruje, prawda? Właściwie istnieje nazwa tego zjawiska. Iori, może wiesz, jak się ono nazywa? Skąd niby mam wiedzieć? Ej, masz jakiś pomysł, Aoki? Jak to się nazywa, kiedy uderzają nas strumienie bąbelków powietrza z wanny z hydromasażem i nasze ciało wibruje? Efekt kotwicy? Efekt drgania? Zjawisko strumienia bąbelków? Co? Skąd mam wiedzieć? Po angielsku byłoby to pewnie łatwiejsze do zgadnięcia. Efekt kotwicy. Z nazwy nie ma to zbyt sensu. Efekt drgania? Zjawisko strumienia bąbelków. Efekt drgania? Ach, zdaje się, że chyba już to wiedziałeś. Zgadza się, efekt drgania to dobra odpowiedź. Drganie odnosi się do niewielkich wibracji generowanych przez interakcję między przepływem powietrza a innymi siłami. Nice! Nie tylko wanna z hydromasażem ma taką zaletę. Czy odczuwacie czasem swędzenie po zwykłej kąpieli? Mówi się, że ciepła kąpiel poprawia krążenie krwi w całym ciele. A gdy ciało się rozgrzewa, naczynia krwionośne rozszerzają się, porządnie wypłukując organizm z toksyn. Ciepło może stymulować wydzielanie histaminy, co często powoduje swędzenie ciała. Gorące kąpiele mogą być cudowne, ale najlepiej brać je z umiarem. Z drugiej strony letnia woda pomaga oczyścić skórę. Przepraszam za dygresję. A teraz wróćmy do lekcji. Otwórzcie książki na stronie 8. Ty też, pani Weasley? A, teraz chcę się wykąpać w wannie z hydromasażem. Myślisz, że moglibyśmy poprosić Kirijo Senpai o taką wannę w internacie? No, pewnie sama by chciała. Kaito właśnie mu podpowiedział, musi być bardzo mądry. Słyszę, jak koledzy z klasy szepczą. I dostajemy kolejny punkt do oczarowania. I jak nadrabiałem rzeczy z poprzednich dwóch odcinków, to też tutaj zdobyłem ten punkt, gdzie na odcinku pytanie odpowiedziałem błędnie na poprzedniej lekcji. No bo skoro miałem już drugą szansę, po tym, że wziąłem sobie czas na levelowanie po Tartarusie, to czemu nie, co? Czemu nie? Właśnie widziałem Sanadę, miał dziwną minę. Może nie idzie mu na treningach, co? Ta, na pewno. Jemu. No jakby jemu miało nie chodzić, nie, na treningach. Przecież to mistrz. Keisuke znów chce? Ej, będziesz na dzisiejszym spotkaniu klubu? Oczywiście bez presji, ale jeśli jesteś zainteresowany, chętnie znów bym z tobą pomalował. Mam materiały, jeśli zdecydujesz się wpaść. To będzie kolejny już social link. Dobra, no to nadrabiamy. O, Kaito, też właśnie przyszedłem. Wybierasz się dzisiaj do klubu miłośników sztuki? Wydaje mi się, że wkrótce się zbliżymy. Dawaj, 3 social linki od tej samej osoby w jednym odcinku. Wow. No jakoś nie wychodzi mi jakoś super lepiej. W sali klubu miłośników sztuki słychać skrzypienie ołówków na papierze. Było bardzo przyjemnie, więc czas szybko zleciał. A to kto? Everyone, attention please. Uwaga, niech wszyscy mnie posłuchają. Nasza opiekunka? I have an announcement regarding the recent Bay Area art contest. Mam ogłoszenie w sprawie odbywającego się wkrótce regionalnego konkursu artystycznego. Hiraga-kun's painting was selected for consideration in the final round. Obraz Hiragi przeszedł do finałowej rundy. Wow! Gratulacje, stary! Wow! Your piece was really good. You might even win. Ten obraz był naprawdę świetny. Może nawet wygrać. Please, it's all thanks to my paintbrush. I was lucky to use my dad's quality raccoon hair one. Dajcie spokój, to wszystko dzięki dobremu narzędziu. Ojciec pozwolił mi użyć jego pędzla z sierści szopa. It really helped apply the paint to the canvas.
So I'm sure that's the only reason the judges even noticed. Bardzo ułatwił nakładanie farby na płótno i jestem pewien, że tylko z tego powodu sędziowie zwrócili uwagę na to dzieło. Masz talent! Thank you. Dziękuję ci, Kaito. But I've only been painting for about 2 years now, so I never imagined my piece would go so far. Maluję dopiero od 2 lat i nie spodziewałbym się, że mój obraz może zajść tak daleko w konkursie. You should have more confidence in yourself. You've been practicing so hard. Powinieneś bardziej uwierzyć w siebie. Przecież tak pilnie ćwiczyłeś. She's right. Everyone knows how late you stay. Ona ma rację. Wszyscy wiedzą, jak długo zostajesz po godzinach. Thanks, guys. But I should be supporting all of you, not the other way around. Dzięki, ale to ja powinienem kibicować wam, a nie odwrotnie. I'm sorry. I should be setting a better example for new members like you. Przepraszam, Kaito. Powinienem świecić przykładem, szczególnie przed nowymi członkami, takimi jak ty. I may not be much of an artist or a leader, but I hope we can keep working to improve our skills together. Może nie jestem aż tak dobrym malarzem ani przewodniczącym, ale mam nadzieję, że możemy nadal razem rozwijać nasze umiejętności. Co za gość. Mam uczucie solidarności z Hiragą. Wydaje mi się, że coraz bardziej się zaprzyjaźniamy. No i to w szybkim tempie. Fajny gość. I've come this far. I might as well continue this for as long as I can. Zaszedłem tak daleko. Mógłbym więc kontynuować to tak długo, jak dam radę. Oh, look at the time. Time to head home, everyone. O, spójrzcie, która godzina. Powinniśmy iść do domu. Posprzątałem i udałem się w drogę do internatu. Bardzo to wszystko harmoniczne aktualnie. Ciekawe, kiedy... How do I convince him? Zacznie się rozpadać. Ta, czyli to jednak jeszcze nie koniec. Chyba już. Jak mam go przekonać? Why am I... A dlaczego ja? He? I feel kind of weak. Strasznie słabo się czuję. Your breathing is impaired, and your lips are pale. Masz problemy z oddychaniem i sine wargi. Did you get enough sleep last night? And what do you usually have for lunch? Czy ostatniej nocy wystarczająco długo spałeś? Co zazwyczaj jesz na lunch? Now that I think about it, I didn't eat breakfast today. Jak teraz pomyślę, to chyba dzisiaj w ogóle nie jadłem śniadania. Mhm, I see. Mhm, tak, rozumiem. Just as I thought. Looks like anemia. Probably from an unbalanced diet. It must be all the fast food. Tak jak myślałem, to wygląda na anemię. Prawdopodobnie wskutek niezbilansowanej odpowiednio diety. To pewnie przez te wszystkie fast foody. Niezbilansowanej? A nie niezbalansowanej? I recommend adding more shellfish to your diet, like oyster and abalone. They're packed with iron and easy to cook. Zalecałbym wzbogacenie diety o skorupiaki, takie jak ostrygi lub uchowce. Są bogate w żelazo i łatwo je ugotować. Dobra robota, doktorku. Don't call me that. Nie nazywaj mnie tak, proszę. This is just common sense. Being the son of a doctor doesn't have anything to do with it. To zdroworozsądkowe rady. To, że jestem synem lekarza, nie ma nic do rzeczy. Mówisz. Ale jednak dobrze się wszystko skończyło. I'll take him to the nurse's office. You guys should head on home. Zaprowadzę go do gabinetu pielęgniarki. A wy powinniście wracać do domu? Spoko. A już myślałem, że teraz nagle stanie się coś nieprzyjemnego. Ale koniec końców, jeszcze mamy się dobrze z nim. Chociaż wspomniał coś chyba o swoim ojcu, że musi go do czegoś przekonać, ale do czego? Chodzi o malowanie? O, cześć, witaj z powrotem. Cześć, Yukari. Akihiko nadal nie ma? A nie, tam jest, patrzcie. Wprawdzie mamy jeszcze trochę czasu do następnej pełni, ale powinniśmy go mądrze wykorzystać.
Możemy się oczywiście przygotować, trenując w Tartarusie. Jeśli będziesz mieć na to ochotę, daj znać, a chętnie się do ciebie przyłączę. No bez ciebie już nigdy? Moja droga, Mitsuru, jesteś bardzo istotnym członkiem drużyny. Zawsze wydajesz się taki niewzruszony. Nie masz żadnych zmartwień czy jak? Przepraszam, po prostu byłem ciekaw. Nie chciałem niczego ci zarzucać. A czasem mam, czasem nie. Jak to zwykły uczeń. Znów moglibyśmy poczytać. Ale ja chciałbym znów odwagę natankować, póki mogę. Bo chcę w końcu tego Soshinika z Fuką rozpocząć. Nie wydaje się być... A, jest tłoczno. Dobra, to na karaoke pójdźmy. Bo jakiś czas nie byliśmy. Mandragora! Aż tak odwaga nam nie wzrośnie jak przy Wild Duck. Ale no niech będzie. Zaprowadzono mnie do przestronnego pomieszczenia, w którym mogłem dać siebie wszystko w wesołowym karaoke. Jest! Kelner wszedł, ja dalej śpiewałem z pełni sił. Wyśmienicie! Chyba ten dialog teraz zawsze będzie taki sam. Kto mi przeszkadza w piątek? Good morning. This is Elizabeth. Dzień dobry, mówi Elizabeth. No cześć. I am calling to inform you that more humans have wandered into Tartarus. Chciałam cię poinformować, że znów ktoś wszedł do Tartarusa. Two this time, I believe. Please swiftly and safely conduct a search and rescue. Tym razem dwie osoby. Pośpiesz się. Musisz przeprowadzić akcję ratunkową. Goodbye now. Do zobaczenia. Wiecie co? Wejdziemy teraz do Tartarusa. Mamy dwa requesty, trzy osoby do ratowania. Tak, myślę, że teraz krótko przed egzaminami jeszcze do Tartarusa wejdziemy. Może spędzę teraz jeszcze ten dzień na ulepszenie statystyk, ale za jakiś czas pójdziemy. Widziałem na stacji dziewczynę w stroju gotyckiej Lolity. No tak, o tym już słyszeliśmy. Czyli to ten sam dialog. Przez pomyłkę do niego pogadałem. Właśnie, to jest ta dziewczyna, którą widzieliśmy w poprzednim odcinku, co nie? Moglibyśmy kilka social linków teraz kontynuować. Gdyby było to dla nas ważne. Ale... chcę spędzić ten dzień na... Fuka się tu pojawiła. O, Kaito, idziesz może do domu? Chodźmy razem do domu. O, przepraszam. Właśnie miałam się zająć pewnymi badaniami. Właściwie to uczę się gotować, ale nadal jestem na poziomie eksperymentów. Nie sądzę, abym była w stanie ugotować coś jadalnego, a nie chcę marnować twojego czasu. Jeśli zechcę jej pomóc, mogę tego pożałować. Brakuje mi cechy odwaga, aby podjąć to ryzyko. Moja cecha odwaga musiałaby wynosić kozak, a kozakiem będziemy dopiero właśnie na szóstym poziomie. Dlatego to, co chciałem dzisiaj zrobić, to i tak... nabijanie odwagi. Dlatego chodźmy za dnia do Wild Duck Burger. To dostaniemy od razu dwa punkciki. Na piąty poziom jeszcze nie weszliśmy, ale po szkole też do Wild Duck pójdziemy. Zobaczymy, czy możemy przeżyć tylko jedząc fast foody. O, wróciłeś. Wychodzę na trochę. Wrócę późno. Pewnie ze Shinchim się spotyka. Stary, co on tu robi? Ostatnimi czasy panuje tu grobowa atmosfera, więc pomyślałem, że trochę was rozweselę. A nie! Cicho, Junpei. Dlatego opowiem dziś 20 najlepszych żartów, jakie znam. A nie, proszę nie! Junpei. Mogę w czymś pomóc? Porozmawiajmy. Wiem, że przewodniczący nie ma nic złego na myśli, ale czasem nie wiem, jak reagować na jego dowcipy. Udawanie, że nie słyszałam, też wprawia mnie w zakłopotanie. Co mam robić? Udawaj, że się śmiejesz. Masz rację. Może tak? O, panie przewodniczący, ależ to zabawne! No, poćwicz może jeszcze trochę udawany śmiech. By nie brzmiało to aż tak ironicznie. To jedna z słabostek przewodniczącego. A to, czy jego dowcipy są zabawne, czy nie...
No cóż, komentowanie tego w jego obecności byłoby z naszej strony niegrzeczne. Po prostu trzeba do tego przywyknąć. Spróbuj go ignorować, jeśli zanadto się rozpędzi. A mi to aż tak bardzo tam nie przeszkadza. Moglibyśmy z Yukari sobie pogotować, ale aktualnie nie chcę. A czyli idziemy po prostu znowu do Wild Duck. Chyba, że będzie zbyt tłoczno. Nie jest. To te pieniądze, które mam teraz cały czas na burgera i na punkciki odwagi. No. Może jeszcze dwa razy i będziemy mieli piąty poziom, żeby tak powolutku móc zbliżyć się do robienia social linka z Fukką. Słyszę jakieś rozmowy. Hej, słyszałaś o tych ludziach, których ostatnio znajdują nieprzytomnych? Podobno wielu z nich to pary. Oho. Znaczy co, próbowali popełnić podwójne samobójstwo? W sumie to romantyczne, zasnąć na wieki ze kochankiem, jak Romeo i Julia. Nie wiem, czy to romantyczne. Co ty bredzisz? To wcale nie jest romantyczne. No, bo nie jest. Znaleziono kilka nieprzytomnych par. Ciekawe, czy to ze względu na pełnię. Zadzwonił pierwszy dzwonek. No, ciekawe, teraz mamy parę. Czyli... co? Następna arkana będzie arkaną kochanków? Zapewne. Co się teraz świecisz? Słyszałeś o tej znalezionej parze? Trochę się cieszę, że to nie ja. Z drugiej strony zazdroszczę, bo ja nigdy nie miałem dziewczyny. Chłopie! Ty zawsze to samo. Płyta się zacięła. Hej, wiesz coś o tych ludziach, których ostatnio znajdują nieprzytomnych? Po tym na pewno mniej osób będzie zdradzać swoją drugą połowę. Jedną z tych osób był przecież mężczyzna, a drugą kobieta. Moim zdaniem okoliczności są obciążające. Te dziwaczki, co tak naczytują się roman sideł pisanych przez dziwne pisarki, mają jobla i później takie rzeczy opowiadają. Kto co lubi, oczywiście. Ale jest kilka takich szczególnych fanek literatury takiego rodzaju. Jak Majko dostała mój numer, co jest? No cóż. Robimy to samo, co robiliśmy wczoraj. Do Wild Duck Burgera. I w następnym odcinku, myślę, pójdziemy do Tartarusa. Trochę jeszcze pieniążków. Zdobędziemy, zrobimy dwa requesty z ratowaniem osób zaginionych. Jest! Odwaga na piątym! Jeszcze tylko jeden poziom i będę mógł robić social linka z Fukką. I to może przed 30 odcinkiem jeszcze. Cześć, jak ci minął dzień? Zarąbiście. Tak fajnie, że możemy pójść do Tartarusa w następnym odcinku. Ludzie, jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków. Wtedy macie zawsze coś do roboty. I... pa, pa.